Oczywiście każdy z Państwa jadł danie chińskie, ponieważ na świecie, każde państwo na świecie ma własną oryginalną kuchnię chińską. I na pewno Państwo macie coś na sobie chińskiego, albo mieliście, albo mieć będziecie, ponieważ już tak jest zrobione, że rodzimy się i wychowujemy się w kioskach chińskich, potem idziemy do szkoły i mamy przybory chińskie, to potem idziemy na komunię pierwszą i dostajemy te chińskie smartfony, moifony, tamofony i tak dalej. Rowerów już nie chińskich. I podobno nawet umieramy w grobowcach z granitu chińskiego. Chiny są wszędzie. To są Chiny, proszę Państwa. To Chiny wyglądają jak taki, lekko przypominają koguta. To są Chiny w Chińskiej Republice Ludowej. Jeśli będziecie na Tajwanie, to znajdziecie mapę taką, że jeszcze Mongolia. Mongolia jest Chiną, ponieważ to jest tak zwana Mongolia wewnętrzna, a to jest Mongolia właściwa, ale Tajwańczycy, ci nacjonaliści uważają, że Mongolia jest dalej w Chinach. Teren stracony. Chiny obecnie mają ponad 9 milionów kilometrów kwadratowych. My mamy 300 z ogonkiem. W szczycie swojego rozrostu Chiny miały około 12. Była jeszcze Mongolia, było jeszcze tu. To było Władywostok, który nie był Władywostokiem. Wtedy formalnie był chiński. Jeśli zapytamy wybranych, z którymi sąsiadami Chiny mają problemy, konflikty graniczne, odpowiedź brzmi: ze wszystkimi. Ale chińska polityka polega na spokoju, cierpliwości, długowieczności. To nie jest polityka hop-siup. To nie jest polityka nad jedną kadencję. To jest polityka na lata. Chiny mają konflikty, ale czekają. Jest dzień, że się konflikt odmraża, to się odmraża. Potrzeba zamrozić konflikt, konflikt kończymy. Chiny, nie wiem czy Państwo wiecie, dawno, dawno temu, dawno, dawno temu były to jest długa wersja, Chiny dawno, dawno, dawno temu, jeszcze w 1810 roku były pierwszą gospodarką świata. Ale tak jak nasza Europa nie rozumiała Chin, bo nie miała z Chinami wielkiego kontaktu, tak i Chiny nie rozumiały Europy. Jest teraz odgrzane takie pojęcie jedwabnego szlaku, które mówi, że oto tam szły karawany z jedwabiem i z czymś tam lepszym, najlepszym. No jest to trochę mit. Jedwabny szlak istniał, ale my, białasy, będę mówił białas, to jest takie określenie chińskie na cywilizację białego człowieka. Będę występował jako reprezentant cywilizacji zachodu. Cywilizacji białego człowieka, cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Przepraszam, że będę tak występował i będę robił czasem takie skróty stereotypowe. Otóż handel między Chinami istniał, ale właściwie do 1244 roku bodajże Europejczycy nie widzieli
Chińczyka żywego. Nie wiedzieli, jak wygląda Chin. Mieliśmy jakieś takie wyobrażenie, ponieważ jedwabny szlak polegał na sprzedawaniu poprzez pośredników. Nie było, jak wiecie, internetu, nie było CNN-u, nie było TVP Info. I to więc nie wiedzieli. I Europa sobie wyobrażała Chińczyków jako Chińczyków. Jeżeli pójdziecie na zaczarowany kręg mocarstwa, no to będzie tam cesarz chiński. Totalnie odjazdowy. Voltaire, Leibniz słyszeli coś, że w Chinach jest merytokracja, ponieważ każdy zdolny student, zdając egzaminy, mógł dochrapać się stanowiska mandaryna, a wtedy Europa była feudalna, to znaczy, jeżeli syn był z plebsu, nie mógł zostać nawet porucznikiem, chyba że zasłużył się na placu boju, to znaczy zasłużył się i nie zginął. Oświeceniowcom, Welterowi, Lewnicowi bardzo się to podobało, pisali, uczmy się od Chin, bierzmy Chiny, Chiny były idealizowane. Jako merytokracja, jako cywilizacja, jako wytwórcy wspaniałych wyrobów, czyli porcelany, jedwabiu, które zresztą też były produkowane pod Gustaw Białasów. A powiem, w Chinach w tym czasie Chiny były gospodarką zamkniętą, handel odbywał się przez dwa kierunki. Pierwszy kierunek to był morski, to było w Kantonie i tam był handel regularnie. Zaczęli Holendrzy, Portugalczycy zintensyfikowali to Brytole i był handel na północy z Rosjanami i odbywał się w danym punkcie. Raz w roku ustalano, że będzie wielki jarmark, przyjeżdżali Rosjanie, Rosjanie podobni, oddawali to, co Chińczycy potrzebowali, futra i tak dalej, kupowali herbaty. Europa Białasy zakochała się w herbacie, mimo, jak zapewne Państwo wiecie, Chińczyk nie pije takiej herbaty, jak my pijemy, ponieważ Chińczyk pije herbatę zieloną, bez cukru, nieskarmentowaną. My pijemy herbatę czarną, ponieważ to, co my pijemy, pierwsze partie poszły sfermentowane i nam się wydawało, że ta herbata ma być. Dlatego słodzimy ją, Angole dodają mleka, Ruskie dodają konfitury, cukru. Chińczyk, widząc taką herbatę, po prostu dostaje wymiotów. No, ale tak jest. Jest. O, pieczak. Mamy cię, zaraz. Widzicie Państwo. Jest. To jest bardzo punkt przełomowy. Wielka Brytania potrzebuje chińskiej herbaty, potrzebuje chińszczyzny, wysyła lorda George'a McCartneya, człowieka bardzo edukowanego, cztery języki znał, był giętkim, wzorowym dyplomatą. Po co jedzie? Jedzie po to, żeby nawiązać stosunki Wielka Brytania Chiny, żeby wspólne poselstwa i uruchomić regularną wymianę handlową. Trafia na tradycyjne Chiny, trafia na starego cesarza, na Chiny, które wszystko mają, na Chiny wszystko mają i otrzymuje odpowiedź. Przywozi dary dla chińskiego cesarza, czyli instrumenty astrologiczne, szkło okienne, wyroby ze stali, które wtedy w Chinach nie było. Właściwie można powiedzieć pokaz oferty ówczesnych brytyjskich fabryk. Wszystkie dary zostają schowane, cesarzowi się mówi, że to są zabaweczki. Dwór odpisuje, my Chińczycy nie potrzebujemy niczego. Cieszymy się, że król brytyjski złożył życzenia urodzinowe i przyjmujemy go w gronie wasali. A bowiem wtedy Chiny uważały, że są Chiny centrum świata, cesarz jest łącznikiem z nieba, dalej są barbarzyńcy. Barbarzyńcy, no,
niżsi kulturą i to, że Chińczycy sprzedają swoje produkty barbarzyńcom, to jest wyrazem ich łaski, że dzielą się z nimi ich dorobkiem cywilizacji. Brytole potrzebują herbaty, zaczyna się handel. Chińczycy mówią, ok, handlujemy, ale będziecie płacić srebrem, ponieważ niczego innego my nie potrzebujemy od nas. Zaczyna się handel srebrem, efekt jest łatwy do przewidzenia. Brytole zaczynają mieć deficyt srebra, ale wymyślają pewien bardzo atrakcyjny towar, mianowicie opium. Zaczynają handlować z Chińczykami opium. No, opium jest uprawiany w koloniach indyjskich, jest handlowany, zaczyna się problem z opium, ponieważ Chińczycy zauważają skutki opium, nie tylko skutki społeczne, czyli uzależnienie, ale to, że raptem Brytyjczycy, handlując opium, zaczynają mieć nadwyżkę handlową. To Chińczycy zaczynają płacić srebrem za opium, płacić herbatą, jedwabią wszystkich innych i raptem to Chińczycy zaczynają mieć deficyt handlowy z Wielką Brytanią. Po raz pierwszy w historii cywilizacja białego człowieka miała nadwyżkę handlową z Chinami. Potem już się to nie powtórzyło. Co robią Chińczycy? Oczywiście usiłują zadamować opium. Brytyjczycy wykorzystują coś, co jest powszechnego w Chinach, mianowicie korupcję. Dwór jest słaby. Brytyjczycy z handlu opium robią państwowy kartel narkotykowy. Jeżeli państwo usłyszycie teraz o tym, że jakaś Kolumbia, jakiś kartel i tak dalej, to miejcie świadomość, że to my, cywilizacja białego człowieka, pierwsi taki kartel narkotykowy zrobiliśmy. Co więcej, kiedy Chiny zaczęły walczyć z tym kartelem narkotykowym, Brytyj i zajęli nielegalne wówczas składy brytyjskiego opium, Brytyjczycy przysłali swoje wojska. I wtedy okazało się to, co cesarz Czarong i dwór przespał, a mianowicie, że Chiny przespały postęp naukowo-techniczny, rewolucję pary i żelaza i stosunkowo drobne brytyjskie oddziały, okręty wyposażone i nowoczesne działa rozwalają całą armię chińską. Rozwalają całą armię chińską i ponieważ mamy też wiek XIX, jak pamiętacie, jest to wiek rozpowszechniania się cywilizacji białego człowieka, czyli kolonizacji. Chiny są też kolonizowane. Następuje chaos, następują kolejne wojny opiumowe. Chiny, mówi się, że Chiny są krojone jak melon, ponieważ są państwem ogromnym, trudno je skolonizować. Zatem państwa takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Francja czynią, wykrawają sobie z Chin enklawy eksterytorialne, gdzie pod hasłem wolnego handlu no, wprowadzają, jakby wymuszają na Chinach handel, także handel opium, handel nierównoprawny. Kiedy Chińczycy powstają przeciwko takiej kolonizacji, państwa Zachodu robią ekspedycje militarne i rozwalają Chiny, pacyfikują. Jedną z ekspedycji była ekspedycja dowodzona przez niemieckich generałów. Do tej pory Chińczycy to pamiętają, ale następną rzeczą, którą Chińczycy po tej klęsce zrobili, to
zatrudnili jako doradców wojskowych niemieckich generałów. My, Polacy, nigdy nie zatrudnialiśmy niemieckich generałów po naszych klęskach Niemcami, a tym bardziej nie zatrudnialiśmy rosyjskich generałów po naszych klęskach z Rosją, ani nie zatrudnialiśmy rosyjskich szpionów po zatrudnianiu, po naszych klęskach wywiadowczych. Ot różnica mentalna, o czym będziemy jeszcze mówić. Ale najbardziej haniebną okupacją chińską była okupacja japońska. Japończycy w Chinach powszechnie uważani są za tych mniejszych braci, którym z Chiny dały pismo, kulturę, no po prostu z buraków zrobili w miarę wykształconych ludzi, a potem zresztą jedna z określeń Japończyka w języku chińskim to jest karzeły z gór. I potem ta Japonia wzięła i podbiła Chiny. Ja mam tutaj, zastanawiam się, jak to przetransponować na Polskę, co by było, czy Czesi by nas podbili, ale to by było tak, jakby Polskę podbili Litwini teraz. Podbili Litwini i by dali nam taki wycisk jak diabli. To była mniej więcej taka sytuacja i taka nacjonalistyczno-wizerunkowo hańba. Japonia zyskuje Tajwan, tego, to już przelatujemy sobie, proszę Państwa. Dochodzi Rosja, Niemcy tworzą port Tsingtao. Jeżeli będziecie Państwo w Chinach, najlepszą marką piwa jest piwo Tsingtao. Dlaczego? Kto zbudował browar? Niemcy. No. To jest jednak... Jeżeli dyskutujemy, co pozytywnego przynosi kolonizacja, no to wiadomo, że u nas Krzyżacy zostawili zamki, a w Chinach te białasy zostawiły przyzwoite piwo. Chińczycy do tej pory piwa, do pory na kolonizacji piwa nie pili. Teraz piją. To jest cesarstwo. Upada cesarstwo, proszę Państwa. Cóż się robi? Pojawia się dr Sun Yat-sen albo Chokshan, wielki reformator. Mówi się, że taki Piłsudski chiński, ten, który tworzy Chińską Republikę. Jak na ojca nowożytnych Chin, no jest idealny, po pierwsze, że narodowościowo nie jest Chińczykiem. Bo jest taki mniejszości Hakka. Nienawidził ryżu, wręcz rzygał na widok ryżu, a poza tym był chrześcijaninem. No ale Chińczycy nie są. Są pragmatyczni, nie są wrażliwi. Sun Yat-sen stworzył nacjonalistyczne, demokratyczne, możemy dyskutować, i propaństwowe republikańskie Chiny. Spadkobiercą tych Chin był Chiang Kai-shek, Kuomintang i ci wszyscy, którzy teraz siedzą na Tajwanie, ale gdybyśmy teraz popatrzyli, i gdyby dr Chokshan obudził się i przeczytał program Komunistycznej Partii Chin, powiedziałby: no chłopaki, o to walczyłem. Ale powiem, jak widzicie, było uwolnienie Chin spod obcej władzy, czyli w ogóle spod obcej władzy. Likwidacja systemu republika, reforma socjalna i kapitalizm państwowy. Niestety, albo stety, Sun Yat-sen umiera szybko, to znaczy zanim się nie zanurzył we władzę, dzięki tym nie jest pluty, plugawiony, nikt go sołtarzy nie strąca, wszędzie gdzie można, gdzie postawił są nogę, jest jakiś sanktuarium ku jego czci,
Ale w Chinach zaczyna się totalna rozpierducha, wojna domowa, naparzają się lokalni wojskowi przywódcy. Następuje okres taki, który no, porównywalny z naszymi rozbiarami, czy porównywalny w Rosji z okresem smuty. Totalny upadek, za którego każdy Chińczyk by się wstydził. Gdzieś tam powstaje komunistyczna partia Chin, na początku jako taka partia takich intelektualistów, którzy coś tam czytają, no, przetłumaczyli tego Marksa na chiński, trudno jest to podobno, no, więc tego między innymi gdzieś tam chodzi taki pomocnik bibliotekarza, tam młody jeszcze przystojny Mao Zedong, który Marksa za dużo nie czytał, bo był pragmatyczny i może to i dobrze, ponieważ co by nie powiedzieć, mało wielkiego politycznego nosa i był typowym politykiem, a potem jak się okazało, władcą chińskim. To znaczy, co innego mówił, co innego robił, ukrywał to, co będzie robił, a generalnie zawsze był chińskim nacjonalistą. Baba. Tutaj mamy Chiny, oczywiście mamy legendę. W międzyczasie Chiny zajęła Japonia, kolejny problem, kolejna klęska. Japonia z części Chin utworzyła państwo Mandżukuo, które Polska uznała w 1938 roku. Nie wspominamy o tym, bo to jeden z przykładów naszej kurestwa, naszej polityki zagranicznej. Oprócz zajęcia Czechosłowacji również w 1938 roku i również pod koniec 1938 na przełomie 1939 roku rozbijania Ukraińców na Ukrainie Zakarpackiej. Nie mówimy o tym? Nie mówimy. Ale kurestwo zostało. Dobrze. Cóż się stało? Szczęśliwym trafem Mao Zedong i Armia Czerwona postępowała jak starzy chińscy tracezy, a starzy chińscy tracezy mówią: dobry generał wygrywa wojnę, nie wydając bitew. Wygrywa wojnę dzięki szpiegom, dzięki zdradom, dzięki koalicjom, klucząc, dzięki osłabianiu wojsk. W Chinach nie było na przykład jak w Japonii kodeksu Bushido. Żołnierze byli tą grupą jedną z najbardziej pogardzanych. Wojna służyła bardziej po to, żeby no, zdominować, ale osłabić, nie wykrwawić. Nie ma w Chinach żadnego kultu wielkich przegranych. Jeżeli jest kult, to jest kult wygranych. Zresztą jak w całej Azji. Zresztą dlatego mniej pomników tam jest i mniej wydają na politykę historyczną. To, co Państwo widzą, to był ówczesny kanon piękna chińskiego. Dziewczynko krępowano stopy, aby miały małe nóżeczki jak siodło kosu. I w małych bucikach bardzo to ładnie wyglądało. I mówiąc elegancko, to kręciło chińskich facetów. Jak widzę, żadna z Was nie miałaby wówczas szans u chińskiego faceta, chyba że chłopa, ponieważ chłopkom nie krępowano stóp, ponieważ chłopki musiały pracować w polu. W związku z tym do dzisiaj w Chinach żadna Chinka nie opala się, ponieważ kanonem piękna jest biała skóra, bo skóra ciemna to jest skóra chłopki i wieśniary. A to, że biała się opalają,
później wielkie zdziwienie, no, że po prostu, no białasy, pojechy są po prostu. Tak wyglądały Chinki, już zmodernizowane. Co zrobił Sun Yat-sen? Po pierwsze, poucinano warkoczy Chińczykom, które jeszcze pochodziły od czasów najazdu mandżurskiego, który miał odróżniać Chińczyków, Hanów od Mandżurów, ale Mandżurowie się schinizowali. Usunięto tradycyjne stroje chińskie. W Chinach było tak, że kobiety chodziły w spodniach, a faceci w sukniach. Takich. Faceci skoczyli w garnitury, czy wskoczyli te mundurki. To coś w Polsce się mówi mundurek Mao, a rzeczywistości jest to mundurkiem Sun Yat-sena, który zrobił go kopiując niemiecki mundur japońskiego studenta, bo japońscy studenci wtedy było taką grupą najbardziej modernizującą plus inną. I tak powstała ubiór, który obecnie jest noszony na zachodzie wśród białasów i uważany jest za coś czysto chińskiego, chociaż jest to miks zachodu chińskiego. Proszę Państwa, no, Mao Zedong, on nie ma w Polsce dobrej opinii. Chińczycy nie mają z nim problemów, ponieważ jeden z jego wielkich następców, Deng Xiaoping, powiedział, że Mao myli się w 30%, a 70% ma rację. Jeżeli Państwo zapytacie Chińczyka, czy to będzie taksówkarz, czy to będzie profesor uniwersytetu, co sądzi o Mao Zedongu, odpowie Mao Zedong, 30% się mylił, 70% ma rację. To spowodowało, że w ogóle mają spokój. Spokój z Mao Zedongiem, że nie ma dyskusji, czy był zły, czy nie był zły, czy był czy taki. Od czasu do czasu władze obecne muszą spacyfikować narastający kult Mao, ale kult już religijny. Na przykład w Chinach często spotkacie taksówkarzy. Raz spotkałem taksówkarza, który był narodowości Hui, czyli muzułmanin, który miał wyglądającego Mao Zedonga. Zapytałem po co, ja mówię, no jak to, przecież to najlepszy amulet na dobre interesy. Chińczycy są różni religijnie, o czym możemy jeszcze powiedzieć. W każdym razie Mao w 1949 roku ogłasza Chińską Republikę Ludową, nabranie na placu Tiananmen i mówi, naród chiński stał z kolan. Od tej pory nikt nie będzie Chińczyka poniżał. To w świadomości Chińczyków zostało. To każdy z nich ma w głowie. I niezależnie jaka polityka Mao była, to można powiedzieć zdecydowanie, że Mao słowa dotrzymał. Ponieważ w czasie rządów Mao Chińczycy poniżali Chińczyków. Ale rzeczywiście nikt obcych Chińczyków nie poniżał. Mao się kończy, przychodzi taki kurdupel, palił masę papierochów, żył bardzo niezdrowo, ale mimo to przeżył. Widzieli go Państwo, pije wódeczkę Mongtaja. Deng Xiaoping, ten, który powiedział, Chińczycy lubią skróty traktatów, powiedział, że nieważne czy kobiet biały czy szary, ważne, żeby łowił myszy. Co to znaczyło? To znaczyło, że Deng zaczął wprowadzać chiński socjalizm o chińskiej specyfice. Co to znaczy? Że wprowadzono najpierw cztery duże strefy ekonomiczne, czyli po prostu wprowadzano gospodarkę wolnorynkową, ale to dziko wolnorynkową. Dziko wolnorynkową. Chiny stały się fabryką świata, bardzo tanią fabryką świata, ponieważ miały 600 milionów siły roboczej, które siedziały gdzieś tam w górach, a w Chinach tylko 8% ziemi jest zdolnych do tego, żeby robić uprawy
pod żywność, więc zaczęto pompować młodych ludzi do tego, żeby zasuwali fabrykę. I teraz już ładnie wpuszczą, ale kiedyś można było zobaczyć sędzenie wielkie fabryki, gdzie siedziały dziewczynki 16-18-letnie, wyglądały na 13-14-letnie, stąd wiele relacji, że w Chinach pracują dzieci, w Chinach pracują dzieci, ale akurat gdzie indziej, i szyły te dżinsy, szyły dżinsy. Obok były fabryki, robiły komponenty. Chiny poszły tą samą drogą, którą poszła Japonia, że zaczynała od fejków, tak jak Koreańczycy zaczynali też od fejków. Koreańczycy zrobili czebole, Chińczycy zrobili koncerny, Chiny zaczęły produkować, tylko jak to w Chinach wszystko jest dużo. W Chinach wszystko jest wielkie. Jak byłem przewodniczący parlamentarnej grupy polsko-chińskiej, pytano mnie, ile wybudowano w ostatnim roku w Polsce autostrad, to było jeszcze przed wejściem naszym do Unii. Wtedy wybudowaliśmy 200 km autostrad, 20 km autostrad rocznie, mówiłem 200 km, wiedząc, że Chińczycy i tak wiedzą, no ale no nie mogłem wyjść na zupełnego wała. W tym czasie Chińczycy budowali 2000 km autostrad rocznie i to porządny autostrad, taki skończony, nie to, że jak u nas, że tam jeszcze dokończymy, siubić zio. Zaczęli budować. I proszę Państwa, kiedyś my, Białasy, uzależniliśmy Chiny od opium. Chiny wzięły rewanż. I teraz nas, Białasów, uzależniły od innego opium. Od opium tanich produktów. Gdziekolwiek pojedziecie, czy to będzie targ w Ganie, czy to będzie targ na Madagaskarze, czy to będzie targ w Asztanie, czy to będzie sklep chiński, czy centrum chińskie w Polsce, zobaczycie masę tanich chińskich towarów, czy to będzie Walmart w Stanach Zjednoczonych, w większości niepotrzebnych, ale od którego my, Białasy, jesteśmy już uzależnieni. Wyobraźcie się, co by było. Był taki film Meksykanie. Amerykański, że zniknęli Meksykanie. Wyobraźcie się, co by było, gdyby zniknęły raptem te chińskie towary. Na jakim głodzie konsumpcyjnym byśmy byli? Zastanów się, czy jesteśmy w stanie żyć bez chińszczyzny. Bez tego konsumpcyjnego opium. Oczywiście Chińczycy nie są frajerzy. Nie są frajerzy. Wyciągnęli lekcję cesarza Xiaolonga i zorientowali się, że mogą być potęgą globalną tylko wtedy, kiedy otworzą się na świat. Tak? I zaczęły najpierw wypychać te fejki. Potem okazało się, że są w stanie wyprodukować towary bardziej przetworzone. Chińczycy nie mają poczucia copyrightów i w Chinach w ogóle cała edukacja polega na kopiowaniu, na odwzorowaniu. Począwszy od tego, że pismo chińskie to są znaki, tak? Jak się nauczymy odwzorowywać, nie nauczymy się pisać tych znaków, to nie istniejemy. Nie jesteśmy wyedukowani. Istota tych znaków, alfabet chiński, łączy cały ten wielki kraj, który widzieliście. Bo jeżeli weźmiecie Chińczyka, Pekinczyka, który będzie mówił putunkłaczki mandaryńskim, tak? I przeczyta, tu posadzimy Kantończyka, który mówi kantonła, i przeczyta mu gazetę, to ten nie zrozumie tego, co on do niego mówi. Chyba, że chodził do szkoły, przykładał się i nauczył się tego. Ale każdy z nich tą gazetę przeczyta. To pismo przeczyta. Jeżeli macie w Chinach
w telewizjach regionalnych. Na przykład serial regionalny, bo seriali mają od... To wszystko jest. To ci mówią dialektem, a tutaj lecą napisy w chińskim piśmie. Z moją przyjaciółką chińską poszliśmy w Polsce na film Balza Kinowa Chinka, wyszła i ona mówi: Słuchaj, dobrze, że były polskie napisy, bo oni mówili takim dialektem, że ja nic bym nie zrozumiała. Ja mówię: widzisz, po to się uczysz polskiego języka, żebyś rozumiała polskie, chińskie filmy. I. To pismo, a także fenomen chińskiej kultury, chanizm, chanów, powoduje, że Chiny mają nieprzerwaną cywilizację od 4000 lat. Teraz ze względów prestiżowych dokopali się już do 5000 lat. Myślę, że jak będą mieli następne bilion dolarów na wyżki, to dokopią się do 6000 lat i znajdą jakiś krok. Ale zrozumcie, Chiny istnieją jako państwowość przynajmniej 3000 lat. Były dwa razy podbijane, były dynastie zmieniane przez podbój. Najpierw Mongołów w XIII wieku, potem Mandżurów w XVII wieku. Zawsze najeźdźcy schinizowali się. To było tak, jakby Ruskie nas podbili i my i potem się spolonizowali. Albo Niemcy nas podbili i my byśmy ich spolonizowali, tych Niemców. I to oni by śpiewali, nie będzie Polak dumna starszy. Otóż jest coś niesamowitego w chińskiej kulturze, w chińskim stylu życia, że się jej ulega. Ulegają to najeźdźcy, ulegają to wszyscy, którzy do Chin, w Chinach dłużej bywają, no zwłaszcza Białasy, romantycznie nastawieni. I mamy to. Więc jest fenomen chińskiej kultury. I teraz jest fenomen chińskiej produkcji. Albowiem Chiny po poziomie fejków przeszły do produktów wysoko przetworzonych. Jak zauważycie, już te wszystkie smartfony, fony, moje fony, fony, to już jest firma na przykład Huawei. Tak? To już nie, bo kiedyś się mówiło o produkt chiński, a co tam chiński, co te komunisty mogą robić, to na pewno jest tajwańskie, to na pewno jest tajwańskie, bo głupi komunista nie zrobi takiego tego. Okazuje się, że chińscy komuniści potrafią zrobić, co więcej, z wielkim zdziwieniem i zabawą obserwowałem, jak pierwszego chińskiego komunistę witał nasz pan prezydent Andrzej Duda i kłaniał mu się twarz i wszyscy inni. I jak polskie media, które uwielbiają pisać komunistyczne Chiny i komunistyczna Korea, żeby splugawić oba te państwa, nie może one są takie komunistyczne, jak ja jestem księżna perska, ale nieuctwo jest nieuctwem. Raptem wzięło i, jak to mówicie, nie mówiło o komunistyczne Chiny, nie mówiło w ogóle, nie mówiło Chińska Republika Ludowa, tylko mu się mówiło Chiny, państwo z środka, duży kraj i tak dalej. I to wszystko ten knypel. Wszystko ten knypel, który grał w bryza, palił papierosy tak jak Chińczyk, tak? Trzymał, przeżył wszystkich i właściwie zrobił to, co wszyscy chińscy nacjonaliści, patrioci po upadku cesarstwa chcieli zrobić. Mianowicie to, co wam Chińczyk powie po wypije 200 gram, że wreszcie Chiny wracają na należne nam miejsce. I teraz jest pytanie, co to znaczy należne nam miejsce. Albowiem ten knypel też mówił, że będziemy rosnąć potęgę, ale mamy robić to po cichu.
mamy nie brać. Polityka chińska jest, przechodzimy z kamienia na kamień. Patrzymy, planujemy przynajmniej 2 razy po 10 do przodu. Nie pokazujemy. Wroga mamy oszuk. Zatem Chiny, które osiągnęły 4 biliony rezerw walutowych, 0,5 biliona straciły, bo partia postanowiła pokazać, że jest w stanie opanować rynki giełdy i zrobiła totalny kosmos, ale o tym proszę bliżej. Chiny wracają na należne miejsce. Należne miejsce to znaczy, jesteśmy w centrum świata, centrum cywilizacji. Ci barbarzyńcy. Ci barbarzyńcy. To są barbarzyńcami. Ale wracamy do ogółu. Dlaczego wracamy? Ponieważ sprzedajemy, ponieważ inwestujemy, ponieważ pokazujemy, że jesteśmy w stanie konkurować już na poziomie high-techu, ponieważ udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zbudować kolej do Lhasy, do Tybetu, mimo że Szwajcarzy powiedzieli, że nie da się zbudować, ponieważ wybudowaliśmy największe tam mosty, to a teraz może gdzieś wybudujemy największy budynek, bo gdzieś tam budowano to, a poza tym robimy nowy geopolityczny projekt, który jeśli im się to uda, to on rozwali, jeśli chodzi o geopolitykę, totalny układ, jaki istnieje. Mianowicie ów pięknie brzmiący jedwabny szlak. Jedwabny szlak jest pięknie opakowany, bo no, każdy powie, nowy jedwabny szlak, tak? No jakie to piękne, jakie to romantyczne. Te karawanki, te wielbłądy, te karawansaraje, ten jedwab, no pierdopierdo, no jakie to piękne. Ale nowy jedwabny szlak to chińskie koleje, które będą dojeżdżały bardzo szybko, już dojeżdżają do Europy, bo już mamy kolej Chengdu Łódź. To sieć, tak zwana sieć pereł, czyli porty wykupywane przez Chiny od Morza Południowochińskiego do Unii Europejskiej. Pireus jest skupiony przez Chińczyków. Zresztą generalnie Chińczycy, jak coś kupują, to robią tam, gdzie soldy są, czyli bankructwa teraz, Grecja i tam. Więc mamy to. Przy okazji, jedwabny szlak jest sprzedawany w pakiecie. To znaczy, pytają naszych przedstawicieli, naszych elit politycznych, czy jesteście za jedwabnym szlakiem. Co nasi mówią? Oczywiście, no bo dla nas jedwabny szlak to jest linia kolejowa Chengdu Łódź, gdzie co prawda chińskie pociągi idą pełne, z powrotem już niekoniecznie. No ale przynajmniej coś się dzieje i przynajmniej na tym osiowy możemy zarobić, tak? I możemy zarobić na usługach przeładunkowych, no. Możemy być bagażowymi w tym międzynarodowym podziale pracy, ale oni mają jeszcze Morze Południowochińskie, gdzie parę lat temu ogłosili, narysowali taki język, albo 9 kresek, gdzie ogłosili, że wszystkie półwyspy, wyspy i tak dalej są chińskie. I od razu weszli w spór z Malezją, Wietnamem, Brunei, z Filipinami i oczywiście Stanami Zjednoczonymi, które pilnują swojej dominującej polityki i Chiny zrobiły cud. Mianowicie zjednoczyły katolickie Filipiny, muzułmańską Malezję, komunistyczny Wietnam i jeszcze też Brunei z Amerykanami. W tej chwili Amerykanie przyjeżdżają do Wietnamu, znieśli już embargo na do komunistycznego Wietnamu, znieśli embargo na broń, umawiają się do baz wojskowych. I przy okazji powstaje pytanie,
była ta cała wojna, nie? Wojna, która Amerykanów najdłużej kosztowała, bo gdyby wtedy postawili na uczciwego nacjonalistę Ho Chi Minha, który udawał komunistę, tak jak Mao Zedong, bo było to wtedy wygodnie, a postawili na katolika Diema, który okazał się świnią, korupcjonistą i totalnym palandem, to by nie było wojny, by od dawna siedzieli w Wietnamie. I bo by dobrze skalkulowali, że skoro przewodniczący Mao powiedział, że stajemy z kolan i wracamy na nasze należne pozycje, to wracamy na pozycję dominującą. I będziemy skracać. Reasumując, wracamy do sytuacji takiej, że Chiny wracają. Jest pytanie, co mamy zrobić z tym nowym niedbanym szlakiem? Bo z jednej strony dla państw, gospodarek takich jak nasza, jest to szansa. Bo my, gospodarka peryferyjna, usługowa, no będziemy mieli kolejne pole do usługi. No. Możemy otwierać drzwi tych wagonów, zamykać kolejarzami, no ba, nawet może dojdziemy do poziomu kierownika stacji. Czy, ale wiedząc, że każdy jedwabny szlak to jest wypychanie chińskich towarów i chińskich usług. To jest wypychanie chińskich firm budowlanych, które już w Chinach zbudowały praktycznie wszystko, bo no, 30 tysięcy autostrad, ileś tysięcy linii szybkich kolei, to tak naprawdę szybko. No, takich to naprawdę jeżdżą 300 km bez żadnych jaj i bez tego nie spóźniają się i dla Chińczyka to kosztuje niedrogo, zwłaszcza druga klasa. Zażyczyłem sobie, koledzy powiedzieli, że kupią bilet, ja powiedziałem, że chcę drugą klasę. Oni mówią, dlaczego? Ja mówię, bo chcę normalnie, zobaczyć, jak normalni Chińczycy jeżdżą. Oni mówią, a w pierwszej klasie to nie jedzą normalni. Ja tych biednieje się gdzieś tam. No ale tak, no w każdym razie to wszystko funkcjonuje i Chiny, które wykorzystały swą szansę i wszystkie nadwyżki wydały przede wszystkim na infrastrukturę, czego nie zrobiły Indie na przykład, bo Indie nadwyżki handlu zagranicznych skonsumowały w Indiach koncerny indyjskie. I Indie nie mają takiej infrastruktury, jaką mają Chińczycy. I Chińczycy w tej chwili rozpoczynają wyjść ten marsz na cały świat. Marsz do Unii i już nie z fejkami, tylko z dobrymi towarami i z dobrymi usługami. Będą budować. U nas w Warszawie, w moim kochanym mieście, dyskusja o wybudowaniu wieżowca trwa 3 lata. Następne 3 lata trwa budowa wieżowca 60-85-piętrowego. W Chinach wieżowiec 140-piętrowy buduje się 10 miesięcy. Bez dyskusji. W tej chwili, byłem w Chinach w tym roku, w zeszłym roku i po raz pierwszy poczułem się jak człowiek z trzeciego świata. Przyjechałem się tym pociągiem szybkim, zobaczyłem tą nową klasę średnią, którą przewodniczący partii komunistycznej. To taki żart, partia komunistyczna. Obiecał Chinese Dream, czyli po prostu kontrakt, że morda w kubeł, ale kubeł będzie pełny. I ubranych o wiele lepiej niż każdy z nas. I to żadne second handy, tylko ciuchy markowe
chińskie, inne, koreańsko-południowe i tak dalej. Każdy z nich oczywiście ma to coś różne takie. To coś jest tak zrobione, że w Chinach znowu są modne paznokcie. Ten popisze się znak chiński, który jest przetransponowany na łacinkę i tak dalej. Każdy chiński student wszystko już, bilet i tak dalej, kupuje przez to szkło, przez internet. Chiński internet jest autonomiczny od naszego zachodniego. Także po to, że gdyby wybuchł konflikt, żeby nikt nie zablokował. Chińska armia, co ucieszyło pacyfistów, zwolniła jakieś 300 tysięcy ludzi, ale nadal jest, ma ponad 2 miliony ludzi, ale dlatego, że tam było masę służb mundurowych, którzy byli zaliczani do armii i takich, no, jakby powiedzieć, stójkowych przy szabanach. Nastawiła się na cyberataki, kosmos i marynarkę. Marynarkę dlatego, że konflikt na Morzu Południowochińskim i dlatego, że dostali baty od Japonii. Japońska marynarka nadal jest uważana na świecie, nadal tak. I teraz jest pytanie. Co mamy zrobić z Chińczykami? Czy wpuścić ich? Czy negocjować? Czy robić biznes z Chińczykami? Czy zrozumieć Chińczyków? A do końca nie rozumiemy? No czy... No nie wiem co. Co Państwo myślicie? Ja sprawdzę ile czasu. Dalej może tam coś jeszcze powiem. No! Głosy panie, panowie. Głosy poproszę. No co zrobić z Chińczykami? Wytruć? Nabić? Zneutralizować jak Rosjanki? Wiecie, jak Rosjanki neutralizują Chińczyków? W Rosji, jak zapewne wiecie, jest nadwyżka kobiet w wieku średnim. Na Dalekim Wschodzie, tam gdzie Chińczycy mówią na naszej Syberii, mieszka 3 miliony ludzi po stronie rosyjskiej i 60 milionów po stronie chińskiej. Jest niedobór mężczyzn i Rosjanki żenią się Chińczykami. Jest to wzorowy przykład kooperacji win-win, tak, każdy wygrywa, ponieważ Chińczyk ma po pierwsze kobietę, blondynkę z dużymi cyckami, czyli obiekt swoich erotycznych fantazji. Po drugie ma kobietę, którą może mieć dzieci ile chce, do niedawna nie mógł. I po trzecie może w Rosji robić biznes, gdzie ma mniejszą konkurencję, bo w Chinach już ma większą konkurencję. Rosjanka ma męża, który nie pije, bo Chińczyk nie pije, bo genetycznie nie ma czasu, robi biznes. Męża, który ją nie bije, bo jakby spróbował, to by mu sprałaby go. I trzecia sprawa, no faceta, który dba o żonę, dzieci, biznes, rodzinę i tak dalej. Czyli przeciwieństwo romantycznego Rosjanina, który wychodzi i potem, jak mieszka w Chabarowsku, wychodzi, przysyła kartkę z Kaliningradu, to pani go mówi, kochanie, postanowiłem zmienić swoje życie. No. Oprócz tego, to już jawnie Rosjanie potwierdzają coś, co jeszcze w 2005 roku skarżyli nam się Rosjanie w pierwszym roku, mianowicie, że Chińczycy przemycają drewno. Jak to drewno? Pierścionek można przemycić, nie? Kafemiołkę, no, telewizor. Okazuje się, że Chińczycy masowo rąbią, ponieważ nawet nie ma lasów. Mandżury jeszcze są, ale takich lasów naturalnych, niesadzonych teraz nie ma. Więc rąbią to drewno, przemycają. A ponieważ w Chinach jest korupcja, w Rosji też, no to drewno czy nie. Jest pytanie, czy warto zajmować Syberię, skoro i tak można ją wyrąbać.
No. No to co robimy z Chińczykami? Dobrze. To teraz wam opowiem, jak zachować się z Chińczykami. Ponieważ być może niebawem będziecie mieli chińskich szefów. Dobra. Niebawem będziecie mieli... No... Jakby powiedzieć, możecie mieć... Facecie mogą mieć żony Chinki. Białaski raczej za Chińczyków nie wychodzą. No ze względów tak zwanej kompatybilności seksualnej. Nie. Chinki uważają, że my Białasy mamy duże i w Chinach jest tak, że każdy dotyk, przynajmniej tradycyjnie w Chinach, było, że każdy dotyk jest czynnością erotyczną. Już grąc pęka. 15 lat temu widok dziewczyny z chłopakiem za rękę w Pekinie był możliwy, w Szanghaju był możliwy, no ale w dzielnicach studenckich, w pubach, białaskich itd. Niedawno widziałem Chinkę w mieście prowincjonalnym, która szła i trzymała chłopaka za dupę. No to, to jest przewrót obyczajowy. Wracając do tego, jeżeli Chinka zacznie się tak głaskać po nosie, to znaczy, że ona sprawdza kompatybilność, a po drugie jest to no, zaproszenie do, znaczy to się nazywa chyba gra wstępna, tak? Ale już bardzo zaawansowane. Generalnie. Sprawy obyczajowe w Chinach poszły strasznie daleko. Wiąże się to z jednej strony tak zwaną westernizacją, czyli Chińczycy chcą być jak na Zachodzie, z tym, że dla nich Zachód to jest Australia, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Tajwan, Japonia też, ale nie mówimy o tym. Wstyd się przyznać, że się coś bierzemy z Japonii. Europa to są albo Niemcy, czyli technika, albo Francja, coś tego, albo Europa traktowana jest jako taki dom podobnej starości. Teraz tak. Jeżeli jedziecie do Chin, co musicie mieć? Musicie mieć wizytówki. Bez wizytówki nie ma. Nie istniejecie. Chińczyk rodzi się dwa razy, a ostatnio trzy razy. Pierwszy raz rodzi się, kiedy wychodzi od mamusi i tam przecina pępowinę. I drugi raz, kiedy drukuje sobie swoją pierwszą wizytówkę. Wizytówka jest podstawą kontaktów kultury biznesowej, politycznej, interpersonalnej. Bez wizytówki nie ma. Wizytówka najlepiej powinna wyglądać tak. To znaczy, tu jest po angielsku, czyli po białasku, a tu jest po chińsku. Proszę pokazać. Zdrowa wizytówka dla Chińczyków. Wizytówkę daje się tak. Daje się kochany. Jest tu. Uwaga. Wizytówkę dajemy tak. Jest wszak, bierzesz tak, kłania się i teraz tak, przyjmujesz, nie chowasz od razu jak tego, byle burak, bo to jest przykład po prostu totalnego buractwa, białactwa jego, tylko trzymasz. Następnie, jeżeli robimy to, to chowasz, a jeżeli jest to przy stole, to kładziesz tak. Nie chowam kieszeni. Nie, kładziesz, tak? Jeżeli jestem prezesem, to moja wizytówka jest pierwsza, potem wiceprezes jest tutaj, a asystent jest na końcu.
To jest bardzo, bardzo pożyteczne, bo jeżeli Chińczyk ma wizytówkę po angielsku na drugiej stronie, to możesz pamiętać, jak ten prezes się nazywa. W Chinach jest tak jak na Węgrzech, to znaczy najpierw nazwisko, potem imię. To warto o tego, bo na przykład polscy dziennikarze przyjeżdża prezydent Xi Jinping i mówią, przyjechał prezydent Jinping. Tak, no tak jakby przyjechał prezydent Basek. No nic z tego. Więc pamiętajcie, najpierw na dyskotykę. Chińczycy, wiedząc, że ich nazwiska są trudne do wymówienia przez białasów, często przybierają sobie zachodnie nazwiska. Na przykład, ponieważ, no jest to też łatwiejsze, ponieważ w Chinach są 4-5 nazwisk bardzo popularnych i oprócz tego imię. Nazwisko Li, wypowiedzieć Śliwka, Śliwiński, no jest bodajże 400 milionów takich. Więc naprawdę trudno wiedzieć, który jest to Śliwiński. No może być Śliwiński mądry poranek, tak? Bo imię czasem mamusia stwierdziła, że jest to mądry, będzie to mądry poranek. Więc mądry poranek Śliwiński też jest mądrym porankiem, ale też nie funkcjonuje. Zaczyna funkcjonować, kiedy jest kimś, kiedy jest prezesem. Śliwińskim mądrym poradcą, tak? Albo, co Chińczycy bardzo lubią, nie jestem prezesem, ale piszę sobie, jestem dyrektorem w randze wiceprezesa. Albo dyrektorem departamentu w randze wiceministra. Jest to przyjęte, na przykład jak prezydent Komorowski był w Chinach, obsługiwała go pani minister, ale ponieważ żeby zrobić prezydentowi żeby zrobić mu przyjemniej, to na ten okres czasu pani minister była w randze wicepremiera. W Chinach takie rzeczy się liczą. W Chinach ważne jest, po pierwsze, jest etyka konfucjańska, czyli trzeba szanować rodziców, trzeba szanować starszych i trzeba szanować szefów, kierowników. Tutaj kierownikiem jest Michał Cyska, dlatego gdybyśmy byli w Chinach, to jeżeli Michał by coś mówił, nie wolno mu przerywać, ponieważ jest kierownikiem. Jeżeli Michał milczy, też mu nie wolno przerywać, ponieważ jest kierownikiem. Jeżeli chcielibyście zadać, powiedzieć coś, trzeba było się zapytać kierownika, czy możecie powiedzieć coś i zadać pytanie. Bo inaczej byłoby to niegrzecznie. Wyszlibyście na buraku. Teraz rozumcie, jaki miałem problem, kiedy jechałem na czele 10-osobowej delegacji polskiego parlamentu, byłem przewodniczący, podczas gdy każdy poseł uważa, że przewodniczący delegacji to jest ten, kto ma obudzić na śniadanie. A tak, to każdy jest wolny człowiek, każdy mówi, kiedy chce i robi, co chce. I niech Gadzinowski niech się wpierdziała i nie pójdzie na drzewo, bo to się tutaj. Ja naród mnie wybrał i Gadzina nie będzie mnie tu kremował. Chińczycy obserwowali to z pewnym zdumieniem, ale z drugiej strony z pobłażaniem, ponieważ wiadomo, są Chińczycy, czyli ludzie grzecznie wykształceni, i białasy barbarzyńcy. Więc nawet nie, jeżeli będziecie mieli, zrobicie jakiś tu pa, wiochę,
relacjach z Chińczykami, nie oczekujcie, że Chińczycy zwrócą wam uwagę. Zwracanie publicznie uwagi jest niegrzeczne. Jest to niegrzeczne. Uwagę można zwrócić na boku. Najlepiej jak przyjdzie delegat strony chińskiej i zwróci uwagę delegatowi strony polskiej. Ponieważ publiczne zwracanie uwagi powoduje się, że traci się twarz. Twarz jest to, co w Chinach jest jedno z najważniejszych. My Polacy mamy honor, tak? Pamiętacie? Beka, kiedy już totalnie polityka zagraniczna pułkowników zbankrutowała, Bek powiedział, wiadomo było, że Polska będzie, idzie na dno, ale Bek powiedział, ale mamy honor, tak? W Chinach nie ma czegoś takiego. W Chinach ma się twarz. I twarz polega zobowiązanie od tego, żebym raz postępował zgodnie z zasadami chińskimi, czyli w Lidzie, czyli był grzeczny, czyli był ustępował miejsca starszych, nie przerywał szefowi, ale żebym przede wszystkim nie dopuszczał do sytuacji, gdzie mogę stracić twarz. A twarz stracić mogę na przykład wtedy, kiedy się publicznie, znaczy ubiję się, i publicznie wyjdę i pokażę, że jestem nawalony. To wtedy ja tracę twarz, ale traci twarz mój koleżka, który pił ze mną, bo dopuścił do tej sytuacji. Nie pomyślał, a przecież wiedział, że gadzina jak się napije, to mu szajba odbija. Dlaczego nie dopuściłeś do tego? Twoim obowiązkiem jest przypilnować mnie, żeby mnie szajba nie odbił. Kłócę się z żoną, albo ba! Co gorsza, publicznie narzuca mi dziecko pod stary, jesteś pierdziel, zmarnowałeś życie, co znaczy, no nic zapomniałeś, tak. I ja tracę twarz, bo dziecko mi narzucało. Dziecko traci twarz, bo narzucało rodziców. Ale też tracą twarz ci, którzy dopuścili do tego, że dziecko mi narzucało. Ponieważ powinni zdusić to dziecko, spowodować, żeby dziecko mi nie wrzucało. W chińskich tradycyjnych kodeksie karnym są dwa paragrafy, gdzie się karze za podpalenie i 18 paragrafów, że stwarzasz warunki do podpalenia. Bo jeżeli wybuchł pożar, to czasem on nie wybuchł tak od ten. Ktoś zawinił. Na przykład zawiniłaś ty. Miałaś wyłożyć cały piasek, tak? I wodę i kocę, nic nie wyłożyłeś, tak? Kochana, nie tylko, że tracisz twarz, ale lecisz palana. Także tak to wygląda. Zatem zupełnie jest inna pola odpowiedzialności w Chinach, takiej społecznej, niż u nas u białasów. Jeżeli będziecie organizować spotkanie z Chińczykami, to pamiętajcie kilku podstawowych zasad. Pierwsze, jakie spotkanie, goście siedzą tyłem do okna, przodem do drzwi. Stara zasada, która wywodzi się podobno z tego, że jak się drzwi otworzy, to można coś tyle robić, ale kulturowo jest z tej strony. Po drugie, albo i po pierwsze, Chińczycy jedzą śniadanie o godzinie 8, obiad o 12, kolację o 17. Obiad o 12, obiad o 12, obiad o 12, pamiętajcie. Chińczycy naprawdę, jak nie zjedzą o 12, są głodni. My, białasy, tego nie rozumiemy. My możemy przeżyć do kolacji, ponieważ my nie odczuliśmy takiego głodu, nie mamy zakodowanego tu, gdzie ludzie marli milionami.
My mamy głód, niedojedzenie na przedmiówku. Ale sytuacje takie, że był głód, w naszej Europie Irlandia, Ukraina, nie w Polsce. Co powoduje? Jeżeli Chińczyk nie zje o godzinie 12, naprawdę jest zły. Znam relację. Kolega tłumacz opowiadał, była delegacja chińskich kobiet i nasze kobiety zorganizowały bogaty program. Obiad był o 14, no ale był jeszcze występ tam. Tu Kielce śpiewały, razem śpiewał, to obiad było o 15, czasem o 16. Jedna Chinka do drugiej mówi, słuchaj, dobrze, że przyjechałam do tej Polski, bo wreszcie poczułam to, co nasi przodkowie, ten potworny głód. Miałem sytuację taką, że byłem pod opieką Chińczyków. Mówię, że nie wiem, nie, bo trzeba było coś zrobić. Nie byli w stanie zrozumieć, że mogę nie zjeść, mimo że miałem w perspektywie bankiet i dużą kolację. W Chinach jest jedno magiczne słowo, to znaczy jedno z paru magicznych słów, to słowo nazywa się Kuanxi. Kuanxi, po polsku tłumacząc, można powiedzieć, że to są znajomości, ale nie do końca. Ukrainiec by powiedział krysza, Francuz, że znasz odpowiednich ludzi, a Amerykanin, że sytuacja jest taka, że procedury nie działają. Na czym polega kwestia? Kwestia to jest to, że jesteśmy z jednego liceum w prowincji Shandong, tak? Jesteśmy paczką. Następnie idziemy na uniwersytet. Skończymy uniwersytet i zachowujemy kwestię, naszą przyjaźń. Spotykamy się, gadamy i tak dalej. Nasze rodziny się spotykają. Nasi znajomi się spotykają. Jak robimy karierę, ja zostaję kierownikiem, to proponuję wam pracę. Albo wy mówicie, słuchaj, mamy siostrzeńca takiego, zatrudnij go. Ja go zatrudnię, bo on ma kwestię. Bo my się trzymamy razem. Bo jesteśmy w prowincji Shandong. Musimy jebać tych Chińczyków, prawda? My chłopcy Shandongu, tak? Dziewczyny też. W Chinach jest tak, że pytasz się, jaki uniwersytet skończyłeś, tak? Mówi on, no skończyłem pekiński albo szanghajski najlepszy. No i nie pytasz, jak nie mówisz, pokaż dyplom, ponieważ na wszystko można zrobić, co za problem dyplom zrobić. Najlepszego uniwersytetu. No. Trochę pieniędzy i jest zrobiony. Skąd wiem, że skończyłeś Uniwersytet Szanghajski? Pytam, a z kim studiowałeś? Kogo znasz? Z kim masz kończy? Tego? Wiadomo, że skończyłeś. Jak nie, to picujesz. Okazuje się, że skończyłeś nie w Pekinie, tylko w turbanie. Nie uniwersytet, tylko college, tak, jezuicki. I to, więc mamy kwestię. Kwestię trzeba pielęgnować. Kwestię polega na tym, że spotykamy się, robimy, dajemy sobie prezenty, ale trzeba mieć wyczucie. Bo na przykład nie możemy sobie dawać za dużych prezentów, ponieważ to wymaga rewanż. Jeżeli dam ci za duży prezent, a ty nie możesz się zrewanżować, to ty tracisz twarz. Ja też tracę twarz, bo jeśli się okaże, że daję za duży prezent. Ale co powoduje kłańcik? Kłańcik powoduje, że możemy robić interesy za sobą. Ponieważ w Chinach, w etyce konfucjańskiej, chińskiej jest coś takiego, że jak mamy kłańcik, to mówimy sobie prawdę, tak? I nie oszukujemy. Znaczy zarabiamy, nie oszukujemy się w interesach. Znaczy, nie mamy kłańcik. A jest to ktoś z naszego miasta, z Shandongu, tak? No to
też go, no nie zrobimy z jego balona, tak? Nie przewalimy go. Ale jeśli nie mamy kłęski, nie Shandungu, ani nawet nie otarł się o nasz uniwersytet, to możemy go przewalić. Możemy powiedzieć nieprawdę, możemy go oszukać. To jest etyczne. To jest etyczne. Bo nie mamy końca. Minimum. I dlatego, jeżeli każdy biznesmen zachodni chce robić jakiś interes i mieć kontakty z Chinami, musi mieć kłęsi z Chińczykiem. Nie ma sytuacji, że zrobi interesów bez kłęsi. Bo wtedy go przewali. A przewalić działa samotna przeróżnie. Po prostu, bo ze względu na to, że Białas ma zupełnie inną kulturę. Na przykład wydaje się bankiet na cześć Białasów. Bankiet chiński to jest piękna rzecz, ponieważ jak jest 12 bankietowiczów, to jest 12 plus 1 dań zimnych i 12 plus 1 dań gorących. Jest wielki stół, tu jest taki okrągły talerz, donoszą dania, zwykle donoszą takie siodzie, które są ubrane bardzo ładnie, ładne dziewczyny, zwykle we wsi, zarabiają bardzo mało, ale mają, jakby mogą dojadać to, co zostanie z bankietów, więc mają jakby żarcie. I z tego, co mają, oczywiście muszą na posag odłożyć, bo przyjechały też po to, żeby dobrze za mąż wyjść. I przynoszą te jedzenie i oczywiście pije się. Chińczycy uwielbiają palić, ale jeżeli szef zaproszonej delegacji nie pokaże, że można palić, to się nie pali. Dlaczego? Trzeba jak najszybciej powiedzieć, po czym wolno palić. Nawet jak nie palisz. Chińczycy lubią pić, ale wiedzą, że szybciej się upijają niż białas. Piją chińska wódka, dobra chińska wódka, jest to 46 do 56, czasem 60%. Jest wódką smakową, nie pije się jej zimnej i pachnie, czyli śnieg. No, typowego białasa śnieg. Pije się ją w takich małych kieliszkach. No, my polscy parlamentarzyści zobaczyli po dzień. U nas to tancerzyki śniją. Co zrobiliśmy chamstwo, ponieważ publicznie znieważyliśmy wielki naród chiński. Pozwolimy sobie na łachach, ciągnąć gospodarki i tak dalej. Ale my pijemy, wszyscy piją, tak? Na zdrowie po chińsku kampaje, czyli do dna. W Chinach jest tak, że jeśli chcę okazać szacunek przewodniczącemu, podchodzę i pytam się, czy może czy zechciałby się napić ze mną autobus? No oczywiście przewodniczący nie może być burakiem i nie może mi odmówić. Więc pijemy tym małym kalcyzykiem teraz. Ja jeszcze, żeby pokazać, chylam się i tak kiedyś ten, a jeżeli byłbym Koreańczykiem, to jeszcze twarz odwracam obok niego, żeby wykazać tym bardziej jego, że mam skorzystny szacunek. I wszystko jest okej. Do momentu, kiedy widzę, że ustawia mi się 20-30 chińczyków, ale chcą mi okazać szacunek. Nawet z tymi harcerzykami. Mówię, Pietrek, no. Honor Polaka. Łachać mi się odmęliśmy, że chuj, 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 że my to ho, ho, możemy, A tutem 30, tak? A wiecie, że to naród jest taki, że uhu, może być 50 i jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Więc przyjmuję to. Przyjmuję. Na szczęście była jednak senator
6 bajek skończyliśmy bankiet w tym samym hotelu. Powiedziała pani przewodniczący, czy mógłby pan mnie odesprzeć dla mnie? Bezparała mnie tego. W Chinach jest tak, że bankiet jest bardzo bogaty. Dlaczego? Ponieważ ci, co zapraszają, nie płacą za ten bankiet. Płaci instytucja. W związku z tym delegacja, czy biznesowa, czy polityczna zwłaszcza, to jest okazja, że gospodarze mogą zjeść to, co lubią. I to, co chcą. I to, co jest najdroższe. W związku z tym od czasu do czasu pojawiają się różne potrawy. Na przykład byliśmy z delegacją Sojuszu Lewicy Demokratycznej i był pan poseł, europoseł Szejna i była jego asystentka pani Magda, która no, jak już powiedziałem, blondynka, duże grudy, no. Ale to trzeba naprawdę zaznaczać? Słucham? Czy naprawdę trzeba zaznaczać? Tak, trzeba zaznaczać, nie, ale powiem. Nie, ja wiem, że to nie jest, seksie, może tego, ale to. Ale tak wyglądało. I oczywiście jest brakuje tego i pytają się nie przewodniczącego, wtedy był to wybitny przywódca Lewicy Wojciech Oleniczak, tylko pytają się pani Magdy, czy smakowało mi to. A mi tak smakowało. A czy wie pani, co to było? No i oczywiście, my mule i bycie tenisy. Na szczęście pani Magda była osobą tego, która spokojnie i zrobiła. Ale na końcu każdego bankietu jest element taki, wspólna fotografia. Najpierw wychodzą i mówią do przewodniczącego Leniczaka, czy mogą sobie zrobić z nim zdjęcie. No to przewodniczący mówi tam, oczywiście chcę tak, staje przewodniczący, jeden gospodarz, drugi, potem do kogoś tam, a potem jest pytanie, czy z panią Magdą możemy. I tak, i wtedy pani Magda staje i nagle wszyscy Chińczycy stają, wybiegają kucharze, kelnerzy i robi się znowu kolejka 60 minut. I tak jak wiecie, w aparatach fotograficznych jest funkcja delay. Myślę, że kolega wybitny. Przewodniczący został wykasowany. A kto został? Pani Magda. I teraz tak, wracajcie. My, Białasi w Chinach, zwłaszcza na prowincji, nadal jesteśmy no, w pewnym zjawisku taką ciekawością. I każda kobieta, zwłaszcza o jasnowłosa, no, będzie miała chmarę wszystkim dzieci, bo dzieci są najodważniejsze, ale i Chińczyków, żeby zrobić sobie focie. Tak jak u nas, jak pojawił się ciemnoskóry i był fotografowany, tak tam ma. Jako no, pewne zjawisko. Pewne zjawisko takie ewenementy. Znałem biznesmena, który pojechał robić biznesy do Chin. Był to duży mężczyzna, miał kręcone włosy, ważył może 110 kg. I poszedł na mur chiński, zlazł muru, zasapał się i oprowadzającej Chińce dał jej tam 20 juanów, żeby poszła i przyniosła mu kolę. Kupiła. Ona przyszła, tam pokazała, że ma tę kolę i dała mu 10 juanów reszty, a w międzyczasie podeszli Chińczycy, zapytali się, czy mogą sobie zrobić im zdjęcie. On mówi tak. Jak ona mu dała te 10 juanów reszty, to następny Chińczyk wyjął 10 juanów i dał mu resztę. No następnie widząc, że biała spije za 10 juanów, karnie wyjął, dał mu resztę. I cały rząd płacił po te 10 juanów.
I na koniec, jak go spotkałem, powiedział, mówi, wiesz Piotrek, to były jedyne pieniądze, które udało mi się w tych Chinach zarobić. Z Chińczykami cierpliwość. Pamiętajcie, nie ma szybkich kontaktów, nie ma szybkich interesów bez kwansi, bez sprawdzenia. Chińczyk kupi to, co mu Chińczycy polecą. Jeżeli Chińczyk przyjeżdża do Polski, to co kupuje? Bursztyn od Chińczyków i kupuje buty w naturalnej skóry firmy Eko. Dlaczego kupuje buty z firmy Eko? Albowiem kupuje buty z firmy Eko, ponieważ chce kupić buty z naturalnej skóry, a już wie, że w Europie są naprawdę buty z naprawdę naturalnej skóry, a nie podróby, tak jak w Chinach. W Chinach można podrobić wszystko. Dlaczego Eko? Ponieważ iluś Chińczyków powiedziało, że buty Eko to są buty z prawdziwej, naturalnej skóry. Chińczyk nie ma czasu, żeby myśleć, wybierać, czy buty jest tego, czy tamto. Poza tym, gdyby przyjechał do Chin, wrócił z butami, które okazałyby się, że nie są z naturalnej skóry Eko, skóry, tylko innej firmy, to by stracił twarz. A tak to przyjeżdża w butach typu Eko i wszyscy sąsiedzi mówią, no tak, buty Eko, z naturalnej skóry, ponieważ my wiemy, że buty z Eko, z naturalnej skóry są najlepsze. Na tej zasadzie były marki francuskiego wina, które w pewnych momentach sprzedawały się no zupełnie. Jak się wysprzedawały i kolejne wycieczki Chińczyków przychodziły do winiarzy i mówili, że chcą to wino, tak, mieli zapisane, ci mówili, że nie ma, ale jest takie same, czy bardzo podobne podażą tego, Chińczycy mówili, sorry, nie. My bierzemy to wino, ponieważ to wino jest prawdziwe i po prostu no, nie będziemy eksperymentować. I to jest dziwne, bo jest to społeczeństwo, które no, wynalazło praktycznie wszystko. Tak? Proch podobno on, papier on, koło on, żeglowali, no, kompas. Przy okazji, jak my mamy kompas białaszy, tak? To nam kompas pokazuje północ, prawda? A Chińczykom pokazuje południe. Dla nich jest jakby ten, oni się orientują ten kierunek. Jak my mówimy tam prosto i druga na prawo, to Chińczyk, to Chińczykowi trzeba powiedzieć druga na wschód. Albo tego, bo inaczej myśli. Co chcecie jeszcze wiedzieć? Ja mam takie pytanie, ponieważ oni kolację jedzą o 17. Tak. A o której chodzą spać? Bo ja byłbym bardzo głodny koło 22, 23. To zależy o której, to zależy o której i którzy. Bo i zależy gdzie są. Jeżeli są w podróży, tak, typowej i tak dalej, to oczywiście chodzą później. I na przykład jest coś takiego, albo jak się bawią, w Pekinie o 23 są miejsca, gdzie można zjeść tak zwaną szybką przekąskę, znaczy północną przekąskę, to jest około 23, można przekąsić. Generalnie jadą kolacje od 17-17.30, skończą około 21-22. Generalnie w chińskich miastach życie tak zwane nocne, wieczorowe kończy się o 23. Nie ma czegoś takiego jak takie życie nocne, które znajdziecie w Korei, na przykład w Seulu, czy znajdziecie w Wietnamie. Chińczycy spokojnie idą o 23, chyba że są to studenci, ich hipsterzy,
Stowarzyszenie Białasów i jest parę miejsc w Pekinie, gdzie można po prostu całe noce spędzić. Ale to też wymaga pieniędzy. Chciałem was uprzedzić, że czasy tanich zakupów w Chinach i w ogóle tanich towarów w Chinach skończyły się. Tak samo kończą się czasy tanich płac chińskich. To, co się mówi w Polsce, płace chińskie, być może za parę lat będziemy mówić płace polskie. Chińskie już nie. W tej chwili w supermarketach, teraz sprawdzałem, bo nie wierzyłem, bo mi znajomi Chińczycy mówili, byłem w Kantonie, ale Kanton jest najdroższym miastem w Chinach. I sprawdzałem w Pekinie, w supermarkecie żywnościowym dla tej nowej klasy średniej, ale żadnym takim delikatesowym. Wszystko z żywności, oprócz świeżych ryb, było w cenach warszawskich albo wyżej warszawskich. Hot dog na kręgielni, takiej w centrum, takim rozrywkowo-handlowo, kosztował 23-29 juanów. Juan to jest 0,7 zł. Czasy, kiedy można było zjeść, znaczy znajdziemy, no wiem, są miejsca, spokojnie znajdziemy w Pekinie miejsca, gdzie można zjeść miskę kluczków, klusek bardzo dobrych z czymś tam, za 7 juanów plus piwo, takie chińskie, rzadkie, bardzo dobre na gorące, za piątkę, 6, tak? Ale już nie, już nie. W supermarketach piwo kosztuje takie już dychę do 15 zagraniczne, czyli mnożcie to 0,7. Ale 10 lat temu, 12 lat temu nauczyciel na prowincji zarabiał 750-800 juanów. W tej chwili jest 2,5 w górę. W tej chwili, żeby zatrudnić pana od konserwatora ślusarza ambasadzie polskiej, trzeba było mu zapłacić 4,5 tysiąca juanów na rękę. No, ale to dobrze, ale to każda firma zagraniczna, która zatrudnia pracownika na najniższym szczeblu, to jest powyżej 3 tysięcy juanów. Do tego w Chinach, jak wiecie, jest olbrzymia korupcja. W tej chwili skalę korupcjonistów oblicza się na pół ciężarówki. To znaczy przyjeżdża ekipa, łapie jakiegoś dużego skorumpowanego działacza partyjno-państwowego i następuje wywożenie pieniędzy. Ponieważ pieniądze trzyma się w gotówce. I oblicza się go, ile takich półciężarówek gotówki się wywozi. 2, 3, 4. Taka jest skala korupcji. Duży kraj, wszystko jest duże. Nasza Unia Europejska i nasz kraj staje się miejscem, w którym Chińczycy zaczynają się interesować, albowiem wszystkim pytają się, czy naprawdę, jak kupię mieszkanie, to władza mi tego nie zabierze. No tak, no. Władza ci nie zabierze. Nawet jak pójdę do więzienia, ja mówię, no, chyba, że jest to związane coś, ale raczej to nie grozi. I zaczyna się taki proces, który jeszcze jest nie w miarę masowy, ale już widoczny, że
wysyła się kuzyna, kuzynkę na studia, tutaj. Tu albo do Europy, bo Chińczycy odkrywają Europę Środkową. Kupuje się jej mieszkanie, no i ona latając, no nie jest współciężarówką, ale przywozi te pieniądze. Można wozić regularnie i w momencie, jak jest obywatelem chińskim, praktycznie nikt jej nie pyta o te pieniądze. I te pieniądze, mówiąc elegancko, można tutaj albo przetrzymać, albo wykryć. W tej chwili w Chinach władze mają znowu akcję antykorupcyjną, a akcja antykorupcyjna, oprócz tego, że łapie rzeczywistych korupcjonistów, to przy okazji jest to dobre narzędzie do eliminacji wrogów politycznych, konkurencji itd. I wtedy się zabiera wszystko. Więc, ponieważ Chińczycy jakby okrzepli, wpadli na pomysł, że można zrobić takie miejsca, gdzie jak przyjdą i zabiorą, to nie zabiorą wszystkiego. I myślę, że nasz kraj, który się bardzo Chińczykom podoba, bo jest zielono, czysto, nie ma korków, jedzenie jest niefałszowane, mleko jest bardzo zdrowe, no staje się takim miejscem przechowywania. I teraz, jeżeli ta przechowalnia będzie no, jakby umasowiona, to pojawią się, to te pieniądze będą musiały jakoś wypłynąć, tak? Albo się pojawią nam rodzaje chińskich triad. Czyli będziemy mieli mafię nie tylko naszą rodzimą, ale także chińską. I wtedy będzie trudno, ponieważ żeby ją rozbić, policja będzie musiała mieć Chińczyków. A bardzo rzadko można spotkać Chińczyka, który będzie działał przeciwko Chińczykom razem z Białasami. To jest możliwe w Stanach, kiedy ci jakby Chińczycy są już urodzeni tam, są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Mogę o coś spytać? Tak. Jak Pana zdaniem, co może się nie udać w tej ekspansji gospodarki chińskiej na Europę, na świat? Ta ekspansja, teraz Pan mówił o handlowej, tak, że ona następuje. Co może się nie udać? Co może, nie wiem, pokrzyżować im plany, że jednak nie będzie tego ani tak różowo? No prawda, bo jedyne, co może jakby w pewnym momencie zablokować, to gdyby była wspólna polityka Unii Europejskiej wobec Chin. Ale takiej polityki nie ma. Ponieważ państwa Unii Europejskiej wolą grać bilateralnie z Chinami, a Chińczycy znakomicie to wykorzystują. Kiedyś pytaliśmy prezesa niemieckiej Izby Handlowej i prezesa firmy BAS, takiego koncernu chemicznego. BAS jest w Chinach obecny od 1993 roku. Jakie szanse mają polskie firmy na wejście do Chin? Panowie chwilę pomyśleli, coś tam poszeptali. Powiedzieli, no największe szanse mają, jak będą kooperantami gospodarki niemieckiej. Firm niemieckich. Chiny grają zawsze grają bilateralnie. Czy to będzie ASEAN i wtedy unikają kontaktów Chin-ASEAN, czy to będzie Unia Europejska. Dopóki Unia Europejska nie stworzy wspólnej polityki wobec Chin, to Chiny będą ją rozgrywać. Ale ponieważ w Unii Europejskiej są państwa, tak jak Niemcy, to jest jedyne państwo, które ma nadwyżkę handlu z Chinami,
a nie jest państwem surowcowym, tak jak Rosja, to, no to, to Chiny będą faworyzowane. Chiny w 2012 roku, wtedy był jeszcze ten Wang Xiaopao, uczyniły, wykroiły taką markę gospodarczą, że były format 16+. I uczyniły z Warszawy stolicą. Stolicę tej szesnastki. Szesnastka to jest od Tallina po Albanię. I zrobili to po chińsku na zasadzie mapy, bo połączyli przy okazji państwa Unii Europejskiej i państwa nie z Unii Europejskiej, które mają pewne inne systemy, inne są przetargi u nas, inne przetargi są w Serbii czy w Albanii. Ale zrobili to po chińsku i zrobili to na przyszłość. I jakby chińska propozycja jest taka. My wam będziemy budować infrastrukturę kolejową, no, transportową przede wszystkim, plus energetyczną, a wy nam będziecie produkować zdrową żywność. Ponieważ w Chinach zdrowej żywności, dobrej żywności jakby brakuje. Cała koncepcja chińskiego marzenia, czyli stworzenia nowej chińskiej klasy średniej i dzięki przez to pobudzenia konsumpcji wewnętrznej, bo Chiny chcą pobudzić konsumpcję wewnętrzną, ponieważ Chińczycy mają od lat, od wieków zakodowane, że się pieniądze oszczędza. Chińczycy są takim społeczeństwem, które chowa pieniądze w skarpetce. Może dlatego, że nie ma tam powszechnego systemu emerytalnego, że na wsi za lekarza trzeba płacić, za szkołę też trzeba płacić. I to. Więc Chińczycy ścibolą te pieniądze, więc władze chcą im wyciągnąć z tych skarpet poprzez wzmożoną konsumpcję. I także poprzez jedzenie, ponieważ w Chinach jedzenie to jest radość życia, filozofia i w ogóle Chińczyk, który jak zobaczycie Chińczyka, który je sam, to jest depresja albo kandydat na samobójcę, albo go rzuciła i to. Chińczyk musi jeść wspólnie, musi być dużo, musi być rozchlapany, musi być nabrudzony według naszych i musi być hałas, musi być to. Mój kolega Łotysz mówi, co oni tak no, hałasują, to ja mówię, powieku, bo oni Chińczyk jak je czy pije piwo, to musi głośno i musi być huk. A mówi, widzisz, mówi, wtedy czuję się, wtedy wypoczywa. A mówi, widzisz, a ja wypoczywam, jak się cisza spokój i pije to po samym. No, ale wracając. To może się tylko wtedy jakby nie być, tak? Albo jeżeli będzie, dojdzie do jakiejś wojny gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, co jest trudne, no praktycznie to musi być. Przykładowo. Rosjanie bardzo boją się jedwabnego szlaku, a z drugiej strony no nie mogą odmówić, jeżeli Chińczycy mówią Kazachstanowi, tak? Budujemy linię kolejową i pociągniemy dalej do Uzbekistanu, czyli właściwie całe te republiki środkowoazjatyckie pokryją te koleje. W Chinach jest takie przysłowie, chcesz być bogaty, zbuduj drogę. No wiadomo, że każda kolonializacja miała ten etap, że budowano kolej, no, kolej transsyberyjska, tak, południowochińska, no, no wszędzie w Stanach wszystko się rozwijało wzdłuż kolei. A potem Chińczycy mówią, ok, to my zbudujemy szybki pociąg do Moskwy, że będzie 3 dni, 2 dni pociągiem do Moskwy. Jak to odmówić, tak? Poza tym Rosja jest jakby w pewnej pułapce, bo liczy na to, że Chiny mogą być sojusznikiem antyamerykańskim. Plus Chiny to rynek zbytu na surowce. No i jeszcze na broń, tylko że z tą bronią jest tak, że sprzedajesz sznurek, na którym możesz zostać powieszony. Chińczycy traktują Rosję jak dużą stację benzynową. I gdyby nie, gdyby byli bardziej ostentacyjni, bardziej tacy, no, ekspresyjni, to by po prostu Rosjan poniżali.
a czasem w tej chwili traktują Rosjan jako no, panów od nalewania benzyny. Z trzeciej strony Chiny są jedynym państwem, który gdyby Rosja powiedziała tak, no to robimy wojnę atomową, to Chiny by powiedziały sprawdzam, chociażby nie nacisnęły guzik. Ponieważ Chiny są prawdopodobnie przygotowane wcześniej do wojny atomowej i mają wkalkulowane straty. Chiny zajęły Tybet. Nie wiadomo, co się tam dzieje, ale różne ten, ale na pewno budują tam oprócz kolei i turystyki, na pewno budują tam jakieś instalacje wojskowe, to raz, a dwa, z Tybetu wypływają wszystkie główne rzeki w Azji. Mekong, Ganges. Jeżeli Chińczycy zbudują tam tamy, to kontrolują wodę. My jeszcze nie odczuwamy w Polsce problemu z wodą. W Chinach jest tak, że jest albo nadmiar wody, stąd wszystkie takie inwestycje na Jangtze, ta maczek, duża dama, która za trzema przełomami i są tereny, gdzie jest susza. Można zadać pytanie? Tak. Mam do Pana pytanie stricte do Pana oraz jeżeli chodzi o te delegacje, które były, czy to Sojuszu Lewicy, czy też delegacja polskich parlamentarzystów. Jaki jest Pana stosunek do łamania praw człowieka? Czy te delegacje w ogóle poruszały takie tematy? No i też osobisty Pan. Już mówię. W 2001-2002 ten temat był. Ten temat był jakby aktualny i nawet był żywy wobec Chińczyków. Z biegiem czasu, no i zanim po pierwsze, Chińczycy stali się bardzo agresywnie reagowali na poruszanie praw człowieka. Temat praw człowieka w Chinach zaczął wygasać. Chińczycy, jak wiecie, potrafią skopiować wszystko. Nie skopiowali systemu demokracji parlamentarnej, takiego jak my mamy. Zresztą pytanie, jaki oni uważają za system optymalny? I liczni reprezentanci tej nowej klasy średniej, naukowcy, władze, uważają, że no, optymalny to byłby taki system, jak jest w Singapurze. To znaczy, no wybory, czyli demokracja, ale wygrywa zawsze ten, który ma wygrać. Generalnie jakby sprawami człowieka jest pewien problem. Bo o ile w środowiskach uniwersyteckich, intelektualnych pojęcie praw człowieka jest zrozumiałe, akceptowane, to generalnie poza tym Chińczycy nie rozumieją. Jest inna mentalność. Trzeba zacząć jakby od tego, że Chińczycy myślą zbiorowo, już w chińskiej mitologii. U nas jest, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, tak? Stworzył człowieka. W Chinach jest bogowie stworzyli ludzi. Prawa człowieka w tej chwili, jakby w ostatnich latach, obserwuję z lekkim zdumieniem coraz bardziej takie nawet szydzenie ze strony tych takich no, chińskich, no, nowych Chińczyków, nowobogactwa. Lekkie szydzenie z praw człowieka i w ogóle systemu demokracji parlamentarnej. Bo kiedy mówimy, że no, jest to system dobry, no,
No dobrze, Piotrek, a ile macie wzrostu gospodarczego? W ostatnim latach. A słyszeliście, że macie kryzys w tej waszej Unii. A co z tym Brexitem? A my mamy, wiesz, no ja wiem, no przez 20 parę lat mieliście 2% wzrost, teraz macie schłodzenie, tak? To 6,7, 6, no około 7, tak? No daj Boże, żeby ktoś z naszej Unii miał taki. W Chinach myślę, że w Chinach rośnie taki chiński nacjonalizm, taki chiński patriotyzm, taka chińska duma, że wszystko co najlepsze to jednak chińskie. Więc wy, wasze białactwo, z tym waszym tym i z waszymi jakimiś koncepcjami, ponieważ my wracamy do starych, dobrych chińskich rozwiązań. To znaczy na przykład, do sądu idziesz w ostateczności, bo jeżeli coś się stało, to najpierw się spotkają przedstawiciele rodzinnych klanów i ustalają, jak uczynić, mówiąc krótko. No jeśli nawaliłeś tam koledze, no to się rodziny spotykają i ustalają, że rodzina twoja, tak, no, powinna zapłacić tyle i tyle, albo coś takiego. I nie idziemy z tym do sądu, nawet nie idziemy z tym do policjanta, bo jeżeli pójdziemy na chińską prowincję, to jest renesans właśnie takiej wspólnoty, czyli jest wspólnota. Szefem jest wójt, czy tam, który jest takim szeryfem, bo on i rządzi wioską i rozsądza. Policjanci zwykle są spoza, żeby jest zasada, żeby nie było korupcji, ale traktowani są jako ciała obce, zwłaszcza, że czasem mówią innym dialektem. I policji się wzywa w momencie, jak jest no, sprawa bardzo gruba, no typu morderstwo, no taka, której nie można zatuszować. W związku z tym jakby coraz bardziej te wartości, prawa człowieka, na pewno wolności i tak dalej, są traktowane jako coś takiego nieprzystawalnego. Chiny się odgradzają. Chiny mają już swój system internetowy, jakby niezależny, i który też się rządzi swoimi prawami, który jest cenzurowany, o czym Chińczycy doskonale wiedzą. Ale oni bardzo potrafią jakby omijać tą cenzurę. W każdym razie, jeżeli macie pocztę na Gmailu, tak, to i długo jesteście w Chinach, to jest problem, bo w pewnym momencie Gmail zaczyna wam siadać. W ogóle internet w pewnym momencie zaczyna spowalniać. Na przykład jak teraz byłem w Harbinie, to nie mogłem, byłem zalogowany w hotelu, tam to gdzieś na trzeci, czwarty dzień nie mogłem skoczyć na pocztę, na wirtualnej Polsce, nie mogłem skoczyć na wyborczą, na strony, ale na trybuna EU i strajk EU mogłem skoczyć. Widocznie jeszcze nie jesteście zapisani tam. Nie ma znaków po prostu i jeżeli ktoś coś kontrolowało, tak, i okazało się, że z tego, tak, no za dużo jest wejść, to akurat tutaj mogłem sobie spokojnie wchodzić. Także jest to kontrolowane i i powiem szczerze, że jestem momentami jakby bezradny, bo no
dyskutowaliśmy, ale jakby z roku na rok traci argument. Sprawa kolejna. W 2008 roku, 20 grudnia, pan prezydent Komorowski podpisał umowę o tak zwanych strategicznych stosunkach polsko-chińskich. W tejże umowie obie strony zadecydowały, że nie będą ingerować w swoje wewnętrzne sytuacje. To znaczy, Polska wyrzekła się krytykowania chińskiej polityki wewnętrznej. To znaczy, Chiny też. Czyli gdybyśmy na przykład spałowali Litwinów w Pońsku, to ambasada chińska nie odezwie się i nie wytoczy protestu, ale my, jako państwo, samo ograniczyliśmy się. Charakterystyczne, że po tym Gazeta Wyborcza, która była gazetą bardzo wnikliwie i regularnie recenzującą Chiny w kwestii praw człowieka, przestała o tym pisać. Nie ma już materiałów, które by były, no chyba, że no nie, coś się wydarzyło, żeby było poświęcone dysydentom. Druga rzecz, że dysydenci również jakby cieszą się coraz mniejszą popularnością i już jakby bezpieka korzysta z powszechnej niechęci. Jakby nie musi się wysilać, żeby śledzić dysydenta, ponieważ sąsiedzi go jako w dobrze rozumianym poczuciu chińskiego patriotyzmu go śledzą. Ponieważ jest to wyrzutek, który opluwa dobre imienie Chińczyka. A ponieważ, jak wam mówiłem, chodzi o to, żeby Chińczycy wrócili na należne miejsce. I tu jest problem. I tu jest problem no, i tych ludzi sztuki, którzy kooperują z Zachodem, bo tu nie chodzi tylko, że bardziej ich przyblokują, ale że no, tracą takie społeczne jakby poparcie środowiskowe i poparcie no zaplecze. Jeśli chodzi o prawa człowieka, w tej chwili o prawach człowieka może wspomnieć jedynie pani Merkel i Chińczycy nie walkną, ponieważ pani Merkel jest bardzo szanowana, ponieważ jest Niemką, na Niemcy są szanowani, ponieważ dla Chińczyka Niemiec to jest najlepsza światowa technika. Może wspomnieć prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale będzie mu odszczekany. Gdyby wspomniał to ktoś inny, jakby dostanie burę, mówiąc krótko, albo efekt będzie taki, że chińscy przywódcy powiedzą, co my do was nie jedziemy przez najbliższe 5 lat i bujajcie się. W tej chwili wszyscy marzą o chińskich kredytach. Problem polega na tym, że te kredyty rzadko się spełniają. Chińczycy są mistrzami i obiecywani. Formuła 16+ powstała 3 lata temu i wtedy premier Wen Jiabao obiecywał no, przynajmniej 10 miliardów. Na razie oprócz miliarda rozpoczęto budowę pociągu Belgrad-Budapeszt, żadnych takich inwestycji nie było. Moim zdaniem Chińczycy nie będą robili dużych inwestycji w Polsce do momentu, aż skończą się na pieniądze z Unii Europejskiej. Jedyne pieniądze, jakie mogą pójść na wspólne przedsięwzięcia polsko-chińskie, to będą przedsięwzięcia związane z węglem. Jakby z nowymi technikami spalania węgla, ponieważ Chińczycy mają dużo węgla, my mamy dużo węgla, na węgiel pieniędzy z Unii nie dostaniemy. Druga sprawa, jaka była przy okazji prezydenta Dudy, która się pojawiła, nasi to strasznie ukrywali, to jest chińska propozycja budowy elektrowni atomowej w Polsce. I ta propozycja wisi. Wisi w ten sposób, że jest aktualna,
i strona leży, znaczy piłka jest po stronie Polski. Na razie jest taka komisja, która zajmuje się budową polskiej elektrowni atomowej i ta komisja przyspieszyła swoją pracę i znalazła dwie lokalizacje dla elektrowni atomowej. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że Piotr z nami zostaje. Także wątek chiński możemy kontynuować dzisiaj wieczorem. Wątek wietnamski. Także jestem do dyspozycji, każdy wątek. Także. Także kończąc. Szanowni Państwo, dane twarde tak zwane mówią, że na świecie co trzeci obywatel naszego globu mówi po chińsku. To znaczy, że na przykład, że jeżeli przyjmiemy wiarę katolicką i przyjmiemy Boga w trójcy jednego, w trzech osobach, to znaczy, że przynajmniej jedna osoba mówi po chińsku. To jest ważne dla naszego kraju, bo jak wiemy, generalnie w naszym kraju Pan Bóg jest Polakiem. No a Jezus wiadomo, że naszym Żydem. Ale mówiąc poważnie, to trzecia osoba mówi po chińsku. Kiedy byłem posłem, w 2003 napisałem taką interpelację, ile osób w polskich urzędach centralnych i ministerstwa pracuje ze znajomością języka chińskiego, oprócz MSZ. Wtedy to była 1,5, bo był 1 na 1,5. W tej chwili jest lepiej. W tej chwili Chiny są modne, chiński jest modny, ludzie się uczą masowo języka chińskiego i to dobrze i tak dalej, bo bardzo dobrze jest, jak Białas mówi po chińsku. Nawet jak Chińczycy go nie rozumieją, dialektem, ale to pokazuje, że jest to mądry Białas, że Białasowi się chce, że to nie jest głupot. A poza tym czyta znaki, więc to. Więc trzeba się języka chińskiego uczyć, ale trzeba się też uczyć chińskiej mentalności, chińskich zwyczajów, chińskiej strategii biznesowej. No i trzeba umieć z nimi żyć, bo jesteśmy na nich skazani. Przyjdą do nas. Przylecą. Jest już bezpośrednie połączenie Polsko-Warszawa-Pekin 3 razy w tygodniu. Teraz Air China uruchamia własne. Jeżeli uruchamia Air China, czyli Chińczycy uruchamiają, to znaczy, że nie będzie żadnych problemów, znaczy nie będzie tylu problemów z korytarzami powietrznymi i tak dalej, co w momencie jak LOT, czyli linia białaska uruchamiała. W tej chwili ja latam, jestem w Chinach przynajmniej raz w roku, dwa razy w roku. Ostatnimi czasy nie leciałem samolotem, gdzie były do Chin, do Azji, gdzie były wolne miejsca. Samoloty są zaparkowane. I to latają Białasy i Chińczycy i to. Więc jeżeli dojdzie pociąg, który już funkcjonuje, jeżeli dojdą dwa kolejne takie linie kolejowe, bo jeszcze ten koło Huty Kazowice jest tam też duży, ten szeroki tor dochodzi, Sławków i jeszcze to po prostu no Henio Sawka w 1982 roku w ITD, gdzie miałem przyjemność pracować, narysował taki rysunek, stało dwóch zamowców
Jeden mówi, a w Chinach to pałeczka nie jedzą. Uczcie się jeść pałeczkami.